Dobrze, współszef Hulgi, witam was w kolejnym odcinku ze specjalnym sezonem Trypsi. Dzisiaj zrobimy sobie rzecz, którą napisaliście w komentarzu. Jak was poprosiłem o to, żebyście pisali, no to tylko właściwie jedna osoba dała komentarz. I teraz macie tutaj wszystkie komentarze, które tam były. Hashtag shorts. Rzucam tutaj małpę w krzaki. Me and my monkey. Wiecie, no, w kwiatki. Tak, no, nieważne. A później się dziwić, że te kwiatki śmierdzą. XD. No nie wiem, czy ktoś to tak wyczaił po prostu. Bo akurat małpa trafiła w kwiatki, które się nazywają śmierdziuchy. Albo to jest spostrzegawcze, albo nie wiem, o co chodzi. No i tutaj mamy Dawaj z Mount Everest, czy jak tam, jak temu tam. No tego jakieś... Jakby nie zrobię, raczej nie zrzucę małpy z Mount Everestu, czyli z najwyższej góry na świecie, ale może kiedyś. I gdzie te kwiaty? No, no kurde, tam, patrz. No, w te kwiatki walnęła małpa. O, dokładnie tutaj, w te kwiatki, które się nazywają właśnie śmierdziuchy. I ten, z Polska Siła 1-2-3. Zrób 5 pompek. Oczywiście każdy komentarze dostaje serduszko. A my musimy zrobić po prostu 5 pompek. Łatwe zadanie, ale nie wiem, czy z tą bolącą moją ręką, o której mówiłem w poprzednim odcinku, mi się uda. Może tak. Widzieliście już komentarze. Mam zrobić tylko 5 pompek. Tylko, że no, ręka mnie boli, bo się wywaliłem na rowerze. Jeszcze nie swoim rowerze, ale dobra, no może jakoś to się... Ojej. No dobra, to 3, 2, 1. Ciężko. Ciężkie, ciężkie. Trochę się tutaj przesunę. 3. Ciężkie. 4 i ostatnie 5. Zrobiłem. Ciężkie, bardzo ciężkie. Ręka boli bardziej teraz, bo nie wiem, co się stało, no ale chyba po prostu nie wiem, co zrobiłem, może po prostu za mocno robiłem, albo po prostu za dużo robiłem. Nigdy nie lubiłem, nawet nie za bardzo umiałem pompki, ale jakoś się udało. Dlatego zostawcie subskrypcję i piszcie w komentarze, nie że z Mount Everest rzucić, nie skąd rzucić, tylko co mam zrobić w kolejnym odcinku ze specjalną subskrypcją. W tamtym filmie zapraszam, bo tam przybyło 9 nowych subskrybentów, więc możecie nie wiedzieć. Subskrybujcie.